kiedy nasza rodzima firma GoClever poinformowała o przedsprzedaży smartfona z dwurdzeniowym procesorem, czterocalowym ekranem IPS, który kosztować miał niecałe 300 zł, okazało się, że zainteresowanie takim sprzętem jest bardzo duże. Do tego stopnia, że pierwsza partia, ta przedsprzedażowa, rozeszła się jak ciepłe bułeczki. Jest to oczywiście sprzęt budżetowy i nie ma co się tutaj spodziewać powalającej jakości wykonania czy lepszych niż plastik materiałów wykończeniowych. Muszę jednak przyznać, że spodziewałem się masakry, tymczasem telefon robi dobre wrażenie. Tylna klapka wykonana jest z gumopodobnego plastiku, a przód pokryto szkłem. Patrząc na to, że producent dodaje do zestawu folię zabezpieczającą, to nie jest ono raczej w żaden sposób utwardzane. Spasowanie całości oceniam na 3. Niby nie jest źle, ale lubi czasem skrzypnąć. Czterocalowy ekran IPS ma rozdzielczość 480x800. Ciężko szukać drugiego tak samo dobrego w propozycjach z tego samego pułapu cenowego. Tak jak i inne IPS-y, i ten ma świetne kąty widoczności. Zagęszczenie pikseli na poziomie 233 na cal to niezły wynik i oczywiście nie można tu mówić o żadnej pikselozie. Wadą tego panelu jest dość słaba głębia czerni. Miło też zaskakują użyte podzespoły. Dwurdzeniowy procesor jest w produkcji firmy MediaTek. Wykonane w procesie technologicznym 28 nm rdzenie Cortex-A7 pracują z częstotliwością 1,2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Mali 400. Jest to typowo budżetowy układ, ale z pewnością góruje nad chętnie stosowanymi przez bardziej znaną konkurencję starymi Qualcommami. Pod jednym z ostatnich upshakerów pojawił się komentarz, że Samsung Galaxy Trend tnie się nawet na prostych tytułach. A tu proszę, nawet GT Racing 2 działa płynnie. Szkoda tylko, że producent nie zdecydował się na większą ilość pamięci RAM. 512 MB to trochę mało, a konkurencja już depcze po piętach. Na przykład Modcom zaczyna wprowadzać podobny smartfon z kością 1 giga. Miło widzieć, że producent zadbał o w miarę świeżą wersję Androida. W tym przypadku mamy do czynienia z wydaniem Jelly Bean 4.2.2. Jest to czysty system bez nakładki. Jedyną ingerencją jest kilka dodanych aplikacji. Mamy tu autorski sklep z aplikacjami GoClever Games, w którym można zapłacić poprzez SMS. Jest tu też nawigacja Mireo, pakiet biurowy Kingsoft Office, menedżer zadań ES, aplikacja z e-bookami Legimi, Radio FM, czytnik książek Cool Reader, program do backupu i kilka innych prostych, ale przydatnych apek. Jeśli coś nam tu nie pasuje, to można śmiało wywalić każdą z nich. Żadna nie jest zainstalowana na stałe. Bateria o pojemności 1500 mAh i procesor z energooszczędnymi rdzeniami przekładają się na niezłe wyniki w działaniu na jednym ładowaniu. Przy średnio intensywnym użytkowaniu starcza nawet na półtorej doby. Skoro patrzymy już pod klapkę, to na pewno zwróciliście uwagę na dwa złącza SIM. W telefonie mogą naraz działać dwie karty. Oczywiście w przypadku sprzętu w takiej kwocie są też wady. Przede wszystkim aparat robi bardzo słabe jakościowo zdjęcia i jeśli zależy Wam na tym aspekcie, to Quantum 4 nie jest dobrym wyborem. Nie zachwyca też jakość połączeń. Głośniczek jest cichy, a jeśli jesteśmy na ulicy czy w innym głośnym otoczeniu, nasz rozmówca też będzie miał problem ze zrozumieniem, co mówimy. GoClever Quantum 4 jest dość ciekawym budżetowym urządzeniem. Niezłe wykonanie, dwurdzeniowy procesor, dual SIM i ładny ekran to jego zalety. Wad też oczywiście jest kilka, ale kiedy pomyślimy, że kosztują tylko 300 zł, to dojdziemy do wniosku, że może jednak jest wart zastanowienia. Żeby tylko ta jakość połączeń była lepsza.